Cześć, witam Was we wtorek, 21 września. Pogoda typowo jesienna za oknem, ale taka wczesno-jesienna, czyli złota polska jesień. Jedna z moich ulubionych pół roku. A propos dobra, to żeśmy sobie pogadali o pogodzie, wtorek, 21 września, godzina 9.30. Co w dzisiejszym nagraniu? W dzisiejszym nagraniu na pewno przypomnienie trzech akcji, które się odbywają w tej chwili, ale zaraz do tego przejdziemy. Co w analizie, bo to na pewno najbardziej was ciekawi tutaj. Już mówię. Zaczniemy od indeksów. O, przepraszam, od Bitcoina, tak jak zwykle. Bitcoin Bitcoin. Jedziemy z Bitcoinem, bo Bitcoin nadaje temp a i rytmu całemu rynkowi. Więc Bitcoin na pierwszy plan, później XRP z pięknym, silnym shortem, historia handlu. Zobaczymy na co. Ten rynek tutaj dalej się kieruje. Zresztą, no, na co ten rynek łącznie z Bitcoinem i Ethereum i wszystkimi e, kryptowalutami, czy większością kryptowalut się kieruje, więc przejdziemy też przez Ethereum, wyciągniemy wnioski z tych dużych sprzedaży, czy to już jest rzeczywiście miejsce do zawrócenia. Algo i Shiba, czyli dwie moje polisy ubezpieczeniowe, które właściwie w, w sytuacji, kiedy Bitcoin podąża w spadkach, trochę tracą sens i znaczenie, ale zobaczymy, jak to będę handlował, jak to będę rozgrywał. Opowiem Wam o tym w dzisiejszym nagraniu. A na koniec, uwaga, indeksy. I tutaj może tylko wskoczymy jeszcze na dolara przed indeksami, ale jak już zaliczymy sobie dolara, to, to przejdziemy przez indeksy, które są gdzieś tam w moim polu obserwacji, czyli będzie DAX, Dow Jones, HSE ITA 40, US 500 czy 500, jak ktoś woli. To są indeksy, na które ja spoglądam <laughs> najczęściej. No, może jak starczy czasu, to zajrzymy też na WIG. Także to w dzisiejszym nagraniu. Zapraszam i zaczynamy. Zaczniemy od krótkiego przypomnienia, tylko o tym, że w poniedziałki moje analizy znajdują się w TradingView, w profilu TradingView moim, jeżeli wpiszecie, Jurek S. Oczywiście w bezpłatnym dla wszystkich profilu TradingView, to znajdziecie to, co wczoraj opublikowałem, no nie było tego zbyt wiele. Mieliśmy tutaj trzy e, trzy publikacje, tylko, z czego jedna dość ciekawa, i dzisiaj będziemy ją dalej omawiać. I powiem wam, że no niewiele, ale to też trochę jest tak. Mi to mniej więcej przypomina taką sytuację jak, no, nigdy tego nie przeżyłem, ale widziałem niejednokrotnie w filmach, jak ktoś wpada w tą, w tą taką dziurę piaskową. Dziurę piaskową, oczywiście nie, nie miałem na myśli dziury piaskowej, tylko ruchome piaski, o tak to się fachowo nazywa. Czyli sytuacja, kiedy wpadamy w to i, i im bardziej próbujemy się z tego wydostać, ruszamy się na lewo i prawo, tym to nas bardziej wciąga, trochę tak jest w tej chwili za mną. Bardziej próbuję sobie czas wyegzekwować, żeby poświęcić go więcej analizie. Tym każda moja próba kończy się tak, że mam go coraz mniej. Nie muszę jakoś jeszcze nad tym popracować. Ale do rzeczy, tak jak wspomniałem, wczorajsze analizę tutaj w TradingView, a co dalej mamy dzisiaj jeszcze tutaj do omówienia? Pierwsze przypomnienie to konkurs, uwaga, konkurs, a zatem Konkurs, który ogłosiłem w ubiegłym tygodniu, jest to konkurs z okazji 20 tysięcy subskrypcji, przekroczenia 20 tysięcy subskrypcji na kanale YouTube. Przypominam krótko, że pierwsza nagroda, nagroda numer jeden to Ledger Nano S, nagroda numer dwa to 50% zniżki na dostęp do grupy przez 3 miesiące, a nagroda numer trzy to jest moja indywidualna analiza na zamówienie, jeżeli ktoś zwycięży, będzie mógł sobie taką analizę zażyczyć w dowolnym momencie. Ze szczegółami poświęcę jej dużo swojego czasu, żeby była jak najbardziej dokładna i merytoryczna z mojej strony. Także takie trzy nagrody, a za co? Otóż za to, że wyślecie na adres przypominam: 20 tysięcy. 20 tysięcy. Żeby nie było wątpliwości: 20 tysięcy. Małpa. Jurek. Sanalizy.pl i tak dalej. Takie 20 tysięcy, jeżeli zrobicie i przygotujecie mema, którego wyślecie na ten adres e-mail, to te nagrody mogą być Wasze. Te memy już się pojawiają. Powiem Wam szczerze, że naprawdę uśmiałem się strasznie, a myślę, że to jeszcze nie koniec. Więc widzę, że niektórzy z Was mają naprawdę fantazję i pomysłowi są, i talent artystyczny, żeby coś takiego pozmieniać i wykonać. I zabawa dalej trwa. W chwili, kiedy przestaną napływać memy, zostanie ona zakończona, a, a nagrody zostaną przekazane osobom, które wyłonimy, jeśli chodzi o najlepszy, najbardziej zabawny i najbardziej pomysłowy mem. Także taki konkurs w tej chwili obowiązuje. Dalej, sklep i. i. Na stronie Jurek jest analizy i dostęp do dwóch lekcji tutaj dwóch lekcji, tak zwanego, nazwaliśmy to małe szkolenie, małego szkolenia, czyli dwie ważne lekcje, w których porozmawiamy o budowie świecy, rodzaju formacji świecowych, wskaźniku RS, interwach czasowych, budowie i rodzajów trendów. To są takie bazowe informacje, które uważam, że jeżeli ktokolwiek chce odczytywać poprawnie moją analizę, to powinien te informacje wiedzieć, a całość środków, które tutaj zostaną przyjęte, zostanie przekazana na cel pomocy chorym dzieciom. Oczywiście będzie to decyzja wspólna w grupie Tradewars, e, dokładnie gdzie te środki powędrują, e, no, to, to wiemy dzisiaj, że pomoc chorym dzieciom, a gdzie dokładnie też za decyzja zapadnie. E, no i przypominam też, że jeśli chodzi o sam sklep, o, o samą grupę Trade Wars, to tu macie taki licznik na stronie głównej zostało 40 dni, 15 godzin, w których cena. 180 zł nadal obowiązuje. Później będzie to 360 i co każde pół roku 100% do góry. Przypominam również, że już uruchomiliśmy program referencyjny. Także, jeżeli ktoś chce mieć rabat z tego tytułu 10% za dostęp, lub zarobić 10% od osoby, którą poleci, to rzeczywiście można już z tego korzystać. Dobra, a teraz przejdźmy do analizy. Ok, już jesteśmy tutaj na wykresie bitcoina, a tylko dopowiem. Że oczywiście miałem na myśli w zapowiedzi konkursu, że mówimy o memie, który ma dotyczyć albo mojej osoby, albo rynku, na którym się poruszamy, czy też tematyki, wokół której jesteśmy skupieni, czyli analizy technicznej i handlu. Ok, Bitcoin. Co ten Bitcoin tu robi? No, powiem Wam szczerze, że niewiele osób cieszy się spadkami tak, jak ja się cieszę cały czas. Otóż wiecie dlaczego, bo znacie moje podejście z poprzednich analiz. Nie wiem, chyba że są tu nowe osoby, no to mogę w skrócie takim telegraficznym przypomnieć, że, że ten szczyt był tutaj moją pozycją short, a poziomy już od 50% do może czego 50% całych tutaj spadków, czyli od 47 do właśnie 52, to były moje poziomy wychodzenia fizycznie z zakupów spot. I teraz tak. Dla tych wszystkich atechowców, nazwijmy, którzy mówią, że nie, no, Bitcoin musi osiągnąć szczyt, i tak dalej. I teraz Wam powiem taką ciekawostkę. Jeśli nadal uważacie, że Bitcoin musi osiągnąć szczyt, to w Waszych oczach i tak osiągnąłem sukces, ponieważ wyjście tutaj, czy nawet, nawet tutaj, chociaż główne było tutaj wyjście, pozwoliłoby Wam dzisiaj. Na podstawie mojej analizy, w tej chwili nie liczę do oka, w tej chwili wejść z powrotem na 43 3000 dolarów, czyli wyjście z okolic nie 53 000, wejście na 43, to jest 20%, może nawet ponad waszych depozytów. Oczywiście nic, co mówię, nie stanowi dla Was porady, ale jednak, mimo wszystko, analiza techniczna tak czy inaczej zadziałała. No dobra, ale co ja myślę o bitcoinie? Co ja myślę o Bitcoinie? No to myślę o Bitcoinie tak jak myślałem wcześniej. Przypomnę, że w ubiegłym tygodniu był taki istotny film dla Was nagrany, gdzie, gdzie pokazałem Wam proporcje procentowe, jak ja procentowo rozkładam sobie prawdopodobieństwo zdarzeń, tak? Gdzie 30, już nie będę tego tak ładnie lesował, bo szkoda mojego i Waszego czasu na to, żebyśmy tracili. Ale było to mniej więcej tak, że 30, powiedzmy nawet 4%, jeżeli dałem na wzrosty. To pozostałe 33 i 33 dałem na dwa scenariusze spadkowe. Tak razem daje 100%. Co w przypadku 303 i 303 dawało 66% na pogłębienie się spadków. Tylko teraz było pytanie, czy mówi. I teraz właśnie na tym się dzisiaj skupimy. No bo jakby te 66% zadziałało. Od chwili, w której znajdowała się cena, czyli chwili gdzieś tam powiedzmy tutaj. W tej sytuacji mówiłem o analizie: 34% na wzrosty, 66% na spadki. Matematycznie tak to wyglądało, i teraz mamy to, czyli dostaliśmy spadki, to są te spadki. Teraz mamy prawdopodobieństwo: 33-33. Czyli właściwie już wykluczamy wzrosty, zostało w tej chwili 50 na 50. Po staremu to było 33 na 33. Czy dzisiaj, jeżeli już mamy tylko dwie decyzje, mamy 50 na 50? Uwaga, przypominam, czy mamy do czynienia z sytuacją, gdzie dostajemy korektę trójfalową, ładną korektę dla wcześniejszego impulsu wzrostowego, po której to korekcie teraz może dosta możemy dostać strzał w dół, w górę, przepraszam, to jest 50%. I czy też czy te 33 początkowo zakładane, i druga opcja, a propos tych spadków tu zakładane, że to nie będzie tylko korekta, po której dostaniemy jazdę do góry, tylko dostaniemy odbicie i cena w długim terminie zacznie nam spadać. Może teraz trochę pokażę to na bardziej czystym wykresie. A, teraz będzie dobrze wyglądało. Czy mamy do czynienia z sytuacją, w której nie dostajemy tu korekty? I jazdy do góry. Tylko dostajemy tak naprawdę początek nowego trendu spadkowego. Oczywiście w dużym uproszczeniu to narysowałem. Chodzi o, zasadniczo o wybicie tego dna i nie przebicie tego szczytu. Czyli trafienie gdzieś tutaj ceny w te okolice jako taki standard, minimum, które powinno się wydarzyć. I takie scenariusze teraz ja będę badał, ponieważ one mnie interesują bardzo i was pewnie też. Czy, czy w tej sytuacji dostaniemy za chwilę wzrosty? Czy być może pojedziemy głęboko, głęboko pod dno? Wychodzimy z założenia 50 na 50. Pierwsza, pierwszy argument za realizacją spadków jest taki, że nie wiem, czy pamiętacie, ale ja już od. Bardzo dawno mówiłem, że są dwa sposoby wyjścia z takiego swingu do góry. Pierwszy ze sposobów to jest próba określania idealna dołka, góry, szczytu, przepraszam. Może to się udać, może się nie udać. Drugi ze sposobów to jest potwierdzenie na poczekanie, aż rynek potwierdzi rozkręcenie rozpoczęcia spadków, potem po, poczekanie na test, czyli powrót tak zwany i dopiero wyjście przed właściwie tymi spadkami. Pokazywałem wielokrotnie przykłady, kiedy to w taki sposób działało. I mówiłem Wam też o swojej strategii, którą dzielę połowicznie, że częściowo będę próbował złapać wyjście w szczycie, a połowę kapitału zostawiam właśnie na to, aż rynek mi potwierdzi. To tak historycznie. No i teraz ja muszę się trzymać tych swoich założeń, to znaczy wszystkie te zyski, które tu gdzieś tam zawierałem i realizowałem właściwie teraz tutaj. To jest cały czas ten sam plan, który mam w głowie nieprzerwanie już od ponad roku przynajmniej. Więc będę chciał tę strategię utrzymać. Ta strategia pozwoliła mi zająć miejsce w pierwszym rzędzie, jeśli rzeczywiście te spadki miałyby się tu realizować. Czyli zrozumcie, o co mi chodzi. Udało mi się złapać miejsce numer jeden. Najlepszy punkt do wyjścia, ale nie mam pewności, czy to, czy to już na pewno jest ten punkt, i czy teraz te spadki będą podążały dalej. Jeśli będą podążały, to mam najlepsze miejsce do wyjścia. Jeżeli nie będą podążały, no to będę musiał się. Że tak powiem, oblizać smakiem i cenami, wróci. Może wrócę z powrotem, kto wie, może zmienię zdanie. Na razie nie planuję nic takiego wykonać, hmm. ale musicie wiedzieć, że dopuszczam wszystkie scenariusze w tej chwili, także te 55. 50 50. Mam co prawda przewagę co do spadków, uważam, że się zaczął nowy trend, ale gdybym się mylił, a jak wiecie, często w moim wydaniu analizy zakładają, że a co jeśli się mylę? Co ja zrobię wtedy, jeśli się pomylię? No dobra. I teraz, co tu jest ważne? Ważne jest to, że. No, mówię, mamy te dwa scenariusze. Korekta jazda do góry i podążanie w spadkach. Właściwie, jeden i drugi technicznie jest cały czas do zrealizowania. Dlaczego tak? Już Wam mówię. Bo, jeśli przyjmiemy ten impuls tutaj z dołu, to zwróćmy uwagę, co zrobiła korekta, która się tutaj pojawiła. Ona dojechała do 50% całych wzrostów. Te 50% znalazło się też nie w byle jakim miejscu. To jest ważne miejsce dla wykresu. Tutaj ta, ta wcześniejsza pierwsza korekta. I, I stało się to idealnym ruchem trójfalowym. Czyli mieliśmy pierwszą falę spadków, później drugą falę korekty wzrostową i trzecią. Rzeczywiście. W silnym trendzie, słuchajcie, w silnym trendzie wzrostowym, czyli jeżeli byśmy założyli, że tu naprawdę tkwi potencjał w tym wzrostach, no to rzeczywiście taka trójfalowa korekta wystarczy, żeby znowu nadać rytm bitcoinowi i wyprowadzić go na szczyt. Ale mówię teraz o tym szczycie, nie o tym tutaj jeszcze. Na razie dla mnie jest, teraz patrzę na wykres tylko pod, pod, pod kątem tego swingu, tego swingu, możliwego tego swingu, co niestety dalej nie przesądza o Sile wzrostów po 100 tysięcy dolarów. Nie, nie, to nie jest taka prosta sprawa, słuchajcie, dlatego że później okaże się, że mieliśmy do czynienia. Na przykład, załóżmy, że mam rację teraz w tym co mówię. Jedna, jedna fala, druga fala, trzecia fala. I co wy tu widzicie? No, wyraźny trójfalowy ruch do góry. Wtedy powiem, że moja fala B, której. Z założeniem było, że skończy się tutaj. Może być równie dobrze tutaj. I dalej możemy mieć do czynienia ze spadkami. Także, jeżeli ktoś przed sobą ma wizję, tylko taką wizję, słuchajcie: super silnych wzrostów po 100 tysięcy i więcej, lub super silnych spadków po 20 tysięcy i mniej. To ja tylko przypominam. Że nie jest tak zazwyczaj różowo, że od razu nam cena rośnie lub spada. Do tego należy dołożyć taki jeszcze współczynnik, jakim jest czas. I to czas będzie tutaj nadawał rytm bitcoinowi, może się okazać, że my będziemy bardzo długo wyczekiwali tych 100 tysięcy, albo bardzo długo czekali na spadki. Mimo na przykład ostatniej dynamiki, to co tak naprawdę ta cena z 53 na 43 do 20 jeszcze brakuje i nikt nie mówi, że to ma być w dwa dni życzylibyśmy sobie tego. Najlepiej to się wtedy nazywa dobra zmienność dla, do handlu, czyli sytuacja, w której nie musimy długo czekać na dynamikę wzrostów lub dynamikę spadków, ale, ale czasami musimy długo czekać. Zresztą zaraz popatrzycie na wykres Shiba, gdzie on praktycznie leży i stoi w miejscu, nic nie robi, można powiedzieć. To jest mój scenariusz drugi, który ja dopuszczam, ale jestem na razie, on jest mniej prawdopodobny. Do Oczywiście będę dążył cały czas do tego, i liczył na to, że wszystkie moje pozycje zajęte w szczytach tutaj doprowadzą mnie do najniższych poziomów. No to byłoby takie perpetuum mobile ideo. Ale spróbujemy. Spróbujemy to zrobić, póki co wszystko, co zrobiłem jest w zysku. W bardzo dobrym zysku, jeśli chodzi również o pozycje Futures. Ok, ale popatrzmy teraz na wykres, co może być dalej. Jeszcze zmniejszymy interwał. Wiemy już, że cena dojechała. Ruchem trójfalowym do poziomu istotnego. Widać też to, że tutaj wystrzeliła dość dynamicznie z dołu. Ja już wczoraj patrzyłem na ten wystrzał, że to już będzie ten wystrzał, który mógłby zakończyć ten ruch. No, okazało się, że jak to mówi stara zasada, trend trwa dłużej niż nam się wydaje. Tu był ten właściwy wystrzał. No i teraz cena jedzie do góry. Do Wykresu, nałożyłem taką szarą strefę. Ona w tej chwili rozciąga się na, na giełdzie, akurat Bitfinex, w tą mierze. Od 43,5 tysiąca dolarów do mniej więcej 40, niemalże 6. To jest cała strefa, która wyznacza, jakby układ zasięgu korekty. Dla, jeżeli patrzymy w dół, zobaczcie, że mam tu podwójne oznaczenie. Oznaczenie jest 1, 2, 3 lub A, B, C. Czyli to. Powinno mówić mniej więcej tyle, że 1, 2, 3 to znaczy, że czekam teraz na później 4 i 5, czyli strzały w dół, lub jeżeli mówimy o ABC, to znaczy, że już się skończyła korekta A, B, C. <laughs> Przy założeniu teraz, że realizujemy scenariusz spadków, czyli 1, 2, 3, 4, 5, to ta szara strefa byłaby filarem do kontynuacji tych spadków. Czyli powinno być teraz tak, że jeżeli mają być spadki, to w tej szarej strefie zobaczymy silny strzał w dół. Ale tak silny, że będziemy wszyscy mocno zaskoczeni, bo on będzie silniejszy od wszystkich poprzednich, czyli od tego i od tego. Taka powinna być siła tego strzału, jeżeli to ma się realizować w scenariuszu 1, 2, 3, 4, 5 w dół. Czyli tym, który ja bym chciał zobaczyć, na który liczę, który będzie mnie cieszył i poprawia mi nastrój każdego dnia. Jeśli natomiast okaże się, że cena do, dotrze do tej szarej strefy. Ale z niej nie wystrzeli, tylko wyjdzie ponad nią, no to rzeczywiście scenariusz ABC, czyli to, że tu mieliśmy korektę i pojedziemy do góry, staje się realne. No i ktoś powiedział, że no dobra, Jurek, to czy nie lepiej teraz się zobacz? Przyłączyć tutaj jeszcze w dołku, zaryzykujmy. Ja uważam, że nie lepiej. Że lepiej jest poczekać, aż cena potwierdzi, że chce wychodzić. Potem wykona korektę. I wtedy jak mamy przyłączać się do, do wzrostów, to w taki sposób się to powinno zrobić. No ale jakby w 5 minut was tutaj tradingu nie nauczę, póki co jak widzicie, było bardzo fajnie, jeśli chodzi o shorty. Pokazałem wam jak to wygląda od dużego interwału, przez średni interwał aż do takiego powiedzmy nawet 4-1 godzinowego na godzina wygląda mniej więcej tak. Czyli to jest, to jest nasze pole działania teraz. <laughs> I w takim statusie to dzisiaj zostawię. Przypominam, że pojutrze znowu będziemy omawiać bitcoina. Nie ignorujcie, a wręcz bardzo cenię spojrzenie Karola i, i Octopusa, dlatego że on. Ja mogę czegoś nie zauważyć na wykresie, więc ta różnorodność między nami to akurat jest dobra cecha, jeśli chodzi o wyłonienie jakiegoś wspólnego mianownika. Cały czas też powtarzam, że to nie znaczy, że to jest dobre miejsce do tego, żeby przyłączać się na wzrost. Oczywiście tu gdzieś te wzrosty się pojawiają, a na przykład tu się pojawiły i wczoraj mówiłem, że jest to super miejsce, ale nie uważam, że powinno się tu dołączać do wzrostu, ponieważ handlujemy przeciwko trendowi, przeciwko impulsowi, co się statystycznie prawie zawsze kończy źle. Tak samo tutaj, też nie uważam, że powinno się przyłączać do wzrostu, mimo że one ta, o tu akurat nastąpiły trochę większe niż wcześniej. To trzeba robić w sposób przemyślany, zaplanowany, a nie... Intuicyjny i też często dostrzegam, to też taka uwaga, bo już zauważyłem, że często dostrzegam sytuację, że na przykład jeżeli ja handluję stąd w dół, no i mam gdzieś swoje zamiary, gdzieś tam, powiedzmy, tar targety niżej, to ktoś obejrzy sobie analizę po fakcie, a w ogóle może tydzień lub dwa po fakcie, albo miesiąc, myśli, no dobra, to Jurek już wszedł tutaj, to ja sobie jeszcze wejdę tutaj, to ja dołączę na ten short. Nie, to tak nie działa. Jak nie wszedłeś ze mną razem tutaj, to nie ma, że ja sobie do, dojdę, bo takie dochodzenie to właśnie miałem wczoraj taką rozmowę z jednym człowiekiem, który sobie doszedł. Po czym akurat cena zrobiła tak i co teraz? Czyli tu powiedzmy, że doszedłby do shorta, a cena zrobiła tak. Ja jestem w zysku, on jest w stracie. Handlujemy na tym samym wykresie. Jak to wytłumaczyć? No właśnie, to przed takimi sytuacjami przestrzegam. Dobra, przejdźmy dalej. XRP No, tutaj znowu, gdzie są teraz osoby, które mówiły, że XRP to już właściwie za chwilę będzie po 1000 dolarów, przepraszam, 10 dolarów czy 100 dolarów? Gdzie są te osoby? A jak ja mówiłem, short to się śmiały. No i dzisiaj short wszedł. I przywózłem wam, przypomnę wam tylko, że ten handel to tak było. Tu był jakiś tam nieudany short z, z krawędzi trójkąta. On się nie udał. Ale za chwilę, jak tylko cena pojawiła się w sposób taki <laughs> stały w interwale 4-godzinowym nad. To krzyczałem wręcz, że jak będą retesty, to baj. No i były retesty. Nawet tu jeszcze był taki jeden retest. <laughs> baj do strefy, bo strefa będzie ciągnęła jak magnes. Właściwie nawet nie strefa, tylko tutaj ten poziom cenowy. Baje y wyszły. Oczywiście nigdy nie byłem, nigdy wam nic nie radziłem, ale wyszły. No i ten short, który był planowany długo, czekaliśmy na niego. Nie wiem, jak to wygląda w innych depozytach, ale u mnie to jest plus 3000%. Z pozycji, oczywiście, nie z depozytu, tylko z tego, ile wziąłem do, do handlu z dźwignią, bodajże razy 60. Niektórzy z Was mówią, Boże, jak można używać takiej dźwigni razy 60? Można. W Forexie używa się dźwigni razy 100, razy 500, to jest 500 to bez problemu. To tylko kwestia jak to, do czego jest przyzwyczajony. Jak handlować razy 500? No można. Są takie metody. Dobra, XRP, spojrzenie na czysty wykres. Co my tu widzimy? Trend spadkowy, trend wzrostowy, większy, mały impuls, mała korekta, większy impuls, większa korekta, ale dość głęboka i wcale nie jest powiedziane, że zakończona tutaj, że ta korekta się zakończyła. Jest całkiem spora szansa. Ja wiem, że to wygląda tak, jak, jak ta filiżanka, i w ogóle, że to się może podnosić, ale nie do końca to tak wygląda u mnie, dlatego że ja uważam, że to może być utrzymywanie tutaj tego trendu zjazdowego do okolic z powrotem. Tej mocnej, silnej strefy okolic, tam powiedzmy, średnio 30 centów za XRP. Czy przesądzam, że tak będzie? No, oczywiście, wiecie, jakie jest moje zdanie. Jak Bitcoin się wyrwie z tamtej strefy. To, to XRP będzie miało prawo kontynuować scenariusz wtedy tych wzrostów, czyli impuls, korekta, impuls, korekta, impuls, korekta, impuls, korekta, impuls, korekta. Nie? Jest możliwe wtedy, to jest. Wtedy tak, ale to dopiero jak Bitcoin otworzy furtkę, to wtedy wszyscy przez tą furtkę mogli przejść. Dopóki Bitcoin jej nie otworzył, a na razie jej nie otworzył, no to tutaj Trzymam swoje shorty. Oczywiście część skeszowałem, bo nie jestem e, wariatem. Jak mam dobrze w portfelu napchane, to, wy, to wypłacam. Ja wiem, że niektórzy ludzie mają odwrotnie, że jak mają dobrze w portfelu napchane, to, to myślą sobie, boże, przecież to zaraz będzie jeszcze 3, 5, 10 razy więcej. To ja to trzymam. A na końcu kończy się tak, że nie mają z tego nic. Ja mam odwrotnie. Ja jak już mam, to wypłacam. <laughs> Trochę zostawiam. Część zależy, jaki mam silny scenariusz. Jak silny, to zostawiam więcej. Jak przeciętne to zostawiam trochę mniej w depozycie, w, 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 w transakcji, prawda? Tak to u mnie wygląda. Właściwie ten trójkąt już chyba możemy oficjalnie zdjąć, on nam jest niepotrzebny. Trzymałem go jako pamiątkę na wykresie, dzisiaj to jest nam niepotrzebne. No i czy tu możemy powiedzieć o podobnej sytuacji, czyli takiej, w której traktujemy to jako impuls, a ten zjazd cenowy jako korekta? No nie. Tutaj wygląda to raczej prospadkowo w XRP, wygląda to prospadkowo, więc wszystko co do góry teraz się podniesie ja będę uważał za korektę. Zresztą podobnie jak uważałem ten wzrost za korektę i zawsze Wam tłumaczyłem, że tak jak tu nie było powodów do ekscytacji po tych wzrostach, bo cena strzeli w dół, tak i moim zdaniem tu nadal nie ma powodów do ekscytacji, bo cena strzeli w dół. Tak to widzę w XRP, dajmy teraz czas wykresowi, ja wiem, że wszyscy chcieliby, żeby analizy etapy były codziennie, a najlepiej to z 20 razy dziennie, żeby było wejście, wyjście, zarabiamy, zarabiamy, ale to nie ten kanał. Są takie, są takie instytucje, ja też nie mówię, że się nie da, bo się da tak robić, ale nie ten kanał. Ethereum. Tu dochodzi jeszcze jedna przesłanka, słuchajcie, bo oprócz tego, że ten wykres wygląda podobnie do bardzo jak, jak XRP. Co prawda, Ethereum wybiło się tutaj powyżej poziomów, które ja zakładałem, najsilniejszych, ale też zakładałem, że tak może być. Mówiłem o tym już dawno, że nie wierzę w to, że wszystkie coiny istotne dojdą do moich tych poziomów technicznych i każdy z tego samego wykona start, bo to by było tak różowo, jak jest tylko w bajkach. Musi być jakaś niespójność. Tyle mi się z tej niespójności wyprowadziło, chociaż właśnie teraz porozmawiajmy o tym wątku, który się tu wydarzy. Mówiłem, silna sprzedaż. Silna sprzedaż, to znaczy duża sprzedaż, może tak. W strefach. A jak cena pojechała jeszcze wyżej, to jeszcze raz silna stref, sprzedaż. No i teraz dołóżmy jeszcze jeden tutaj wątek, mianowicie taki. Ops, mocno się rozpędziłem że jeżeli ktoś, kto sprzedał bardzo dużo i tutaj, dzisiaj ma taką cenę, no można powiedzieć, no ok, no to ma cenę niższą niż sprzedał. No super, prawda? Sprzedałem drożej, no bo jego powiedzmy, uśredniona cena jest, jest taka. Sprze sprzedałem tutaj, dzisiaj jest 3066, mogę odkupić taniej. Nie, nie może odkupić taniej, bo takie ilości NTH, które tu zostały sprzedane w tych trzech miejscach, nie mogą się zostać odkupione w takiej jednej świece. Oczywiście to nie jest idealnie tak samo, że, że my na świece będziemy liczyć, kto ile sprzedał, kto ile kupił. To jest tylko bardzo takie orientacyjne. Chodzi o to, że ktoś wielokrotnie tu zatrzymywał wolumen wzrastający, Czyli było dużo do sprzedania. Dzisiaj, gdyby chciał odkupić to wszystko, no to gdyby za to wszystko, co sprzedał, kupił, to byśmy mieli taką zieloną świecę. Koloru zielonego, żeby było też jasne. No to na logikę, jeżeli ktoś mądry tutaj tyle sprzedał, no to będzie chciał kupić taniej, ale na pewno będzie chciał kupić dużo taniej, moim zdaniem, i będzie potrzebował na to dużo większej ilości czasu. Także to dokładnie jeszcze chciałem przy, przedstawić w Ethereum. A Ethereum jest liczącym się coinem, jak wiecie. Co prawda, znowu mamy tu sytuację, w której, no tutaj już, już jest podobnie czy, czytelność zachowana jak w Bitcoinie, czyli XRP, tylko się dwało. Czyli mamy pierwszy ruch, drugi ładny ruch wzrostowy i trzeci, czyli mamy typowe ABC. ABC. Ale ja będę liczył, że. To ABC się jeszcze tutaj rozwinie na, na mniej, co prawda mogę się mylić, zawsze mogę się pomylić, to jest naturalne. Jestem nieobiektywny w tym, w tym co się teraz dzieje troszeczkę, bo mam bardzo mocno tutaj zaangażowany własny kapitał, więc ja na coś liczę po prostu, tak, ewentualnie się przeliczę i być może wyjdę na zero, jak mi cena wróci do moich poziomów sprzedaży albo... Yy, Albo po prostu nie będę w rynku, więc może tutaj brak mojego obiektywizmu jest trochę zniekształca poprawność analizy technicznej. No, zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie. Ja, e, tak jak Wam mówiłem, moje przesłanie jest takie, że ja wyjmuję zyski. Wy, wyjąłem z shortów, chociaż akurat i tyle nie shortowałem, ale wyjąłem ze spot to, co zarabiałem. Poczekam, aż się poleje krew. A propos polania się krwi, przypominam też, że na wykresie dominują trzy emocje. Jest to chciwość, nadzieja, strach. W tej chwili, jeżeli ktoś myśli, że tu jest strach, to się myli. No chciwości na pewno nie ma, bo chciwość to jest wtedy, kiedy jest silnie na zielono i szczyty. A zatem tutaj nie ma też strachu. Jeszcze to nie jest strach, więc zostaje nadzieja. Nadzieja jako najbardziej przebiegła tutaj z emocji. Strach i chciwość są oczywiste. Nadzieja jest bardzo przebiegła. Dobra, przechodzimy dalej. Okej, okay. jeszcze może zanim przejdziemy dalej, to krótkoterminowe spojrzenie na wykres Ethereum. I wygląda to tak, jakby rzeczywiście teraz Ethereum chciało się podnieść do góry. Rzeczywiście mamy tutaj brak siły do spadków, czytelną, fajną formację wzrostową. No to teraz prosimy wzrosty od wykresu Ethereum. Przypuszczam nie tylko Ethereum, ale to będzie bardzo spójne teraz, chwilowo. Natomiast co te spadki mogą nam tutaj dać? Co te wzrosty, przepraszam, mogą nam dać? No minimum, przepraszam za moje gardło, jeszcze cały czas się tutaj kuruję delikatnie po ostatnim nadużyciu klimatyzacji. No minimum to jest oczywiście szare, początek szarej strefy, to jest takie minimum. Trochę podobny układ jak w Bitcoinie. Jeśli będzie, będzie chęć do podaży, to to już są miejsca, w których mogły być strzały w dół ale właściwie cała strefa może takimi tutaj strzałami w dół nas obdarować. Wyjście powyżej szarej strefy to są to nie znaczy, że już ATH, bo niektórzy to są w gorącej wodzie kompanii, ale to znaczy, Jurek, usiądź do wykresu i zastanów się, może coś z tego więcej wyniknie do góry. Może, może ten szczyt ostatni. Zobaczymy. Także taka krótka na razie, tylko wam mówię, że rzeczywiście tu się pojawił sygnał, który mógłby zapowiadać wzrost. Czytelny w miarę czy to znaczy zaraz baj? Nie. Nie, nie znaczy. No, chyba że ktoś lubi, jest znowu w gorącej wodzie chląpany. Nie. Baj, nie. Bo po pierwsze, słabe miejsce do startu. Po drugie, mały zasięg do wzrostów. A po trzecie, działamy przeciwko trendowi. Mm -mm. Ja to wiecie. To mniej więcej tak, jakby ktoś na ochotnika. Ok, powiedzmy, że mamy wojnę dwóch mocarstw. No, i powiedzmy, że jedno jest wskazane na porażkę, a drugie wiadomo, że wygra, nie? Czyli jesteśmy w tym państwie, które ma wygrać, nie wiem, załóżmy, Rosja walczy z Ameryką. No i załóżmy, że cofamy się w czasie, czyli to są czasy, kiedy jeszcze na froncie się walczyło, a nie wysyłają się do siebie rakiety nawzajem. No i okej, okay. mamy z góry wygraną pozycję, tak? Czyli jesteśmy tym państwem, które ma wygrać, nie wiem, Ameryką, Stanami Zjednoczonymi. No ale teraz no to zgłaszamy się na chodnika, ja chcę iść w pierwszej linii na front. No właśnie, Ameryka wygra, ale ciebie zabraknie, żeby tutaj świętować tą wygraną pewnie z pierwszej linii frontu. Także taka analogia ciekawa albo nieciekawa, możecie zrobić mama. Teraz już przechodzimy dalej, Algo i Shiba, moje dwie polisy ubezpieczeniowe na wypadek, gdybym się mylił co do spadków. I znowu, Algo, przypominam, poziom wejścia to jest ta niebieska linia. 086. Take profit numer 1. Osiągnięte zyski, wybrane w dużej mierze. Później Jurek mówi co? Ok, jak cena wyjdzie, wyszła powyżej znacznie szczytu, no to super, jest dobra wiadomość, bo to znaczy, że ma duże szanse na osiągnięcie TP2. Ale czy to znaczy, żeby, że to znaczy, czy to znaczy, że to trzeba full depo, full in na TP2? No nie. Zagłębiłem się w środek tego ruchu, przypominam. Pokazałem poziomy do wejścia, nawet chyba dwukrotne, bo z tego co wiem, pierwszy był na powtórzenie czerwonej korekty wybił szczyt. Drugi był na powtórzenie fioletowej korekty pomiędzy nimi może był jeszcze jakiś nieudany jeden, nie pamiętam wybił szczyt. I jak wybił szczyt, to trzeba było uważnie słuchać Jurka, bo Jurek powiedział wtedy tak, że wyjście przez szczyt to już jest trochę ryzykowne, bo jak już cena po, po, po szczyt zrobiła dla lokalnego trendu, to znaczy, że, że czasami jest tak, że już zrobiła to, co musiała zrobić i teraz nie musi dalej realizować w już. Powiedziałem, ok, spróbujemy jeszcze raz, czerwona linia, buy, przerywana stop loss. Jak cena zalicza buy, strzał. No, futuresowy strzał typowy, no, udało się zarobić, udało. Znowu powrót do linii, Znowu strzał, znowu futuresowe, czyli znowu można było zimno zarobić. Ale niestety później cena robi tak, wyjeżdża tutaj. I to jest moment, w którym ja już przestaję handlować od tego momentu, gdybym handlował, bo ja to akurat handluję od dołu tutaj, ale mówię teraz do bardziej osób, które to algo gdzieś znowu po fakcie chciały się do tego przyłączać, tak? Jak już jest pomarańczowo przerywana linia, koniec koniec zabawy, obojętnie czy wychodzę z zyskiem, czy ze stratą, czy byłem w tych bajach, czy nie byłem, albo może złapałem się tylko chciałem tu ostatnie, stwierdzić, no Jurek nie ma racji ale miał, no znowu nie miał racji, nie ma racji, a okazało się że miał, znowu nie będzie miał racji, miał, no to skoro tyle razy miał rację, to ja teraz się dołączę tutaj do do jego, e, do jego analiz, no i w tym momencie akurat bach, do góry, no, do dołu przepraszam, cena wyjście, to jest ewakuacja Okej, okay. jak ktoś tutaj wszedł w spotach, to może nawet mieć szansę, że ta cena mu tu wróci, żeby wyszedł na zero, ale, ale to naprawdę. Ja czasami, wiecie, ja, ja lubię pomagać ludziom, ale jak pomagam komuś, kto w ogóle nie, nie stosuje zasad, które dla mnie są fundamentalne i żelazne, to ciężka sprawa jest. Dobra, co z tym? Algo, no algo, w momencie, kiedy złamało tutaj układ. Typowej fali trzeciej. No to niestety wyszło z pewnego jakby kanonu zasad, te, które te zasady miały go doprowadzić do TP2. I mamy problem z tym scenariuszem, dlatego ja większość pozycji już mam skeszowanej. Część zostawiłem tutaj dalej i traktując to bardziej jako polisę ubezpieczeniową, ale osobiście przestaję wierzyć w scenariusz TP2. TP1 zaliczone, TP2. Dlaczego TP2 nie zadziała? No Bitcoin. Gdyby algorand był walorem, który jest nie kryptowalutą, niezależnym od Bitcoina, to mógłby sobie dalej ten scenariusz, on był tutaj genialny. To było po prostu genialne. Te, to był po prostu, on chciał jechać do góry po prostu ostro, aż go Bitcoin zastopował. Tyle. Każdy altcoin może tutaj nawet najbardziej żelazna analiza techniczna zostanie złamana, jeżeli Bitcoin będzie chciał inaczej. Pamiętajcie o tym. Shiba. Tutaj jest trochę lepiej, choć ostatnie wejście nie weszło. Bo zobaczcie, tu była wczoraj w moim wydaniu analiza. Ona nie była silna, ale była przeciętna, ale była strzał, korekta, strzał, korekta. Skrzyżowanie żółtej strefy zielonej linii miało być strzał. No nie było. OK, nie było, czyli to jest czas na ewakuację, cena wychodzi pod żółtą strefę, robi powrót, robi retest, to jest poziom ewakuacji, jak ktoś to dobrze zrobił, to mógł wyjść na zero albo nawet z lekkim plusem, ale no już nie plusujmy tu na siłę, dobra, powiedzmy, że bez jakiejś nadmiernej straty, nadal dzisiaj można zrobić to bez nadmiernej straty, dlatego, że to co zrobił tutaj, co zrobiła Shiba, to jest dość niebezpieczne, no i... I taka ciekawostka teraz na szybie, to Wam chciałem jeszcze tutaj pokazać. Otóż znacie tą strefę moją, prawda, pomarańczową. Ja ją sobie tylko co jakiś czas, no, tak nie chciałem zrobić, ja ją sobie tylko co jakiś czas aktualizuję, przesuwam. Ona na początku była taka, potem ją rozciągam, 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 rozciągam. cały czas to robię. I teraz zwróćcie uwagę, może otworzę jakiś inny wykres szyby, żeby był czystszy. Może dan. Ok. Usuniemy to wszystko. Zwiększymy interwał. Postawimy prostokąt. Dobra. Mamy tutaj tą strefę wykupienia. Ktoś może nazwałby to konsolidacją, ok, niech będzie, ale absolutnie trend boczny żaden, bo to nie jest trend boczny, tylko jest trend spadkowy. I taką chciałem zwrócić Waszą uwagę na pewną sytuację. Znowu takie wnioski. Zróbmy to na pełen ekran. Nawet możemy trochę to skurczyć, bo oryginalnie moja strefa jest trochę węższa. Zwróćcie uwagę, że za każdym razem, kiedy ktoś dawał short powyżej, czy tam przy górnej granicy, dostawał jazd. Yaz, kiedy dawał baj przy dolnej, dostawał wjazd do góry. Short, strzał. Baj, long, strzał. Short, strzał. Long, strzał. Short, strzał. Long, strzał. Short, strzał. I gdzie teraz jesteśmy? Wniosek. No, na pewno nie jesteśmy jeszcze tu, gdzie, gdzie za każdym razem long działa, prawda? Patrząc tylko w ujęciu tra tradera. Na razie zostawmy na chwilę inwestycję w Shiba. Stawmy moją polisę ubezpieczeniową z boku. Taki ciekawy wniosek tutaj chciałem Wam pokazać, który od dłuższego czasu działa, i bez względu na to, czy Bitcoin robi spektakularne wzrosty i nowy szczyt, czy spektakularne spadki i nowe dna, to Shiba, choć w trendzie spadkowym, przypominam, to jest cały czas trend spadkowy, jest w tej przestrzeni wykupywana i działa na zasadzie odbijania piłeczki góra-dół. Czy mogę coś więcej powiedzieć na ten temat? Wnioski wyciągnijcie sami z tego. A teraz wróćmy do mojego wykresu Shiby i przypominam, że mimo wszystko ten, ta strefa wykupienia działa, czyli być może dopóki Bitcoin nie będzie miał sprawiał tutaj nam podłoża dobrego do wzrostów to to Shiba gdzieś tu się będzie kręcić wokół tego a jak to podłoże się pojawi no to wtedy dostaniemy spektakularne wzrosty także moim zdaniem ta Shiba okay. może ktoś by się z tego śmiał, bo ja nawet nie wiem co to za walor nigdy w to jakoś nie, nie wnikałem ale przypominam, że z oryginalnych piesków czyli z waluty dog też się wszyscy śmieli a wzrosty były po prostu przeolbrzymie. Przeolbrzymie. Także czysta spekulacja jazda w górę. No dobra, ale czy możliwe jest? To jest możliwe, dlatego zawsze trzeba gdzieś, mimo wszystko, ustawić swój zdrowy rozsądek. No i teraz pytanie, czy handlujemy futures czy spot? Bo to są dwa różne rodzaje handlu. Oczywiście futures to jest handel z dźwignią. Zakładamy się o to, czy cena będzie wzrastała, czy spadała. Spot. Nabywamy fizycznie dany coin, to też zawsze jakieś pojawiają się e, aluzje, że no ale jak fizycznie coś, co jest wirtualne, jak można? No, można. Dzisiaj można wirtualnie, fizycznie można kupić rzecz, która jest wirtualna, ale ona jest, wir ale ona jest wirtualna na moim portfelu czy na moim koncie mojej giełdy. Ale jest. Natomiast futures nie ma. Po prostu ustalamy, czy cena będzie rosła, czy spadała. Także ja z, tego, ja z, ja z tej szyby oka nie spuszczam, zwłaszcza, że nawet ostatnio tutaj dała dość dobrze zarobić. Czy dobrze? No dała zarobić może. To dobrze to w moim przypadku nie jakoś super spektakularnie, ale dała. Hmm. Ale też była strata przypominam, bo to było wejście, strzał do góry, a potem spadek. Tak to wygląda. Dobra, koniec kryptowalut, przechodzimy do indeksów. Zanim wejdziemy na indeksy giełdowe... To wejdźmy na indeks dolara. Gdzie ja go tutaj mam? Jest. Indeks dolara. To już usuńmy. To było do wczorajszej analizy. No i widzieliśmy tutaj sytuację, w której dostaliśmy, czy, czy nawet nie dostaliśmy, albo wiązuje nowy swing. Wzrostowy. Na razie mamy trend taki. To nie jest analiza indeksu dolara. Akurat nie, nie zwracajcie na to uwagi. Gdyby była, to ktoś by tu zwrócił uwagę na głowę z ramionami, które zapowiada spadki. Z drugiej strony, mimo wszystko, trend. Nowe wyższe szczyty, nowe wyższe dołki, czyli nie można go negować. Jeszcze jest za wcześnie. Chodzi o to, że indeks dolara tutaj nam w interwale 4 od 3 września, czyli właściwie od prawie początku września, cały czas rośnie. Co się przekłada, co daje nam sygnał do tego, że jeśli tutaj dolar rośnie, to znaczy, że może oznaczać, że klienci wycofują swoje środki z rynków innych, na przykład indeksów, czyli powiedzmy rynków towarowych. No i w tym samym czasie, kiedy wczoraj obserwowaliśmy silne wzrosty indeksu, dokładnie w tym samym czasie obserwowaliśmy silne spadki indeksów. Brutalnie silne spadki indeksów, to znaczy, jak na, jak na jeden dzień to, co się wczoraj wydarzyło, to rzeczywiście było trzęsienie ziemi. To było takie, no taka piątka, jeśli chodzi o mierzenia trzęsienia ziemi, czy jeszcze nie siódemka, ósemka, ale piątka to już jest, już jest źle. To już jest źle. No i właśnie, teraz jak to wygląda? Może zacznę od swojego ulubionego indeksu, czyli ta 40. ITA40, jeszcze wczoraj w godzinach popołudniowych mówiłem o zakupie w tym miejscu, ale no niestety Was to nie dotyczy, bo dotyczyło to grupy. Zanim powiem o zakupach, to powiem, że wcześniejsze zakupy były planowane w żółtej strefie, one nie wyszły, To był stop loss, zabezpieczenie, czyli to, to się nie udało, cena pojechała niżej, wystrzeliła do góry. Tak to wygląda. Jeśli chodzi o wykres, o indeks ITA40, no za daleko, to... To tutaj mam taki całkiem przyzwoity scenariusz, do tego, żeby ten rynek mi podążał do góry. Czyli chciałbym jeszcze jeden szczyt tutaj spokojnie zobaczyć na tym wykresie, ale ponieważ jest duża rozbieżność między indeksami jako takimi, to ja już odzwyczaiłem się od tego, żeby jakoś długoterminowo wskazywać na zachowanie tego, co będzie się w indeksach działo. Natomiast no, to, co wiemy na pewno, to wiemy, że że trend średnio, długoterminowy, najczęściej w IDEX-ach jest wzrostowy. Przejdźmy teraz do mm, DAXa. DAX tutaj była również próba handlu z żółtej strefy, natomiast nie udało się, bo DAX trochę przeskoczył. Pojawił się zupełnie gdzie indziej. To zależy jeszcze, kto gdzie handlował, powiedzmy, ale, ale zbudował lukę, cofnął się. No i też są tutaj zapowiedzi, że OK, zwróćmy uwagę, że DAX wykonał nowe niższe dno. Okej, okay. może wykonał, ale z drugiej strony on nie złamał tutaj tych największych korekt w trendzie, w związku z czym poja pokazał nam się w strefie popytowej. Popytowej, zaraz wam to pokażę. Strefa popytowa. Zmienię to na żółty kolor, bo tak zwykłem oznaczać strefy popytowe i podażowe. Strefa popytowa. I już z tej strefy, co prawda z niewielkim naruszeniem, jedziemy do góry. Więc teraz tak, żeby nie mieszać, to jest ja w tym DAXie usunę już tę strefę, która nie zadziałała. Zostawię tę, która na razie działa. <laughs> I żeby uznać, że ona nie zadziałała, musiałaby cena dotknąć w poziomu 14880 I teraz uwaga. <laughs> Gdyby się okazało, że ja nie mam racji, bo moja racja mówi, że powinniśmy pojechać do góry mniej lub więcej, a nawet po szczyt. <laughs> Już nie mówię o domknięciu luki, tylko nawet jeszcze wyżej. To załóżmy, że cena robi inaczej. <laughs> Z któregoś poziomu jedzie w dół, uderza w czarną linię, i wtedy łącząc ze sobą fakty zaliczenia czarnej linii i wybicia tego na rzeczywiście rozpoczyna nam się trend spadkowy. Trend spadkowy, który będzie miał za zadanie. <laughs> Przynajmniej osiągnięcie spadku rzędu tej wcześniejszej korekty. I to jest. Słuchajcie, czy ja będę teraz na Daxie, czy będę na gdziekolwiek indziej. To tutaj powinna być spójność między tymi scenariuszami dla wszystkich tych rynków. Czyli my jeszcze nie mamy pewności, czy rynek będzie chciał robić. Czy może inaczej? Czy już zrobił nam tę korektę? I teraz jedziemy po szczyt? Czy będzie chciał zrobić tę korektę? I jedziemy po szczyt. W moim przekonaniu są duże szanse, że to już ta korekta została wykonana. Jedziemy po szczyt. Dlaczego tak uważam? No właśnie, dlatego, że inne indeksy są w podobnych sytuacjach. Każdy ma trochę inne przesłanki. Ja zostawię, może tak trochę to oczyścimy. Trochę to oczyścimy, zostawimy tutaj tę żółtą strefę. Nie, dobra. Sprawdźmy tylko dokładnie jeszcze raz. O, teraz jest dobrze. Teraz jest dobrze. 14971 niezaliczone. Nie mamy silnego przekonania, czy, czy to będzie już jazda do góry, czy jazda do dołu i wtedy jazda do góry. Tak czy inaczej, indeksy są we wzrostach. Jeśli by została ta duża korekta powtórzona, będzie bardzo dobra okazja do przyłączenia się na, na wzrosty. Podobnie tutaj wicie. Cofnijmy się jeszcze na chwilę. Moim zdaniem jest duża szansa na strzał do góry. Jeśli nie, to zostałaby powtórzona fioletowa korekta, czyli ta duża, ale na nią jest jeszcze za wcześnie. Ona jeszcze nie powinna się wydarzyć. Najpierw mówię, najpierw uważam, że jeszcze trochę wyżej i dopiero fioletowa korekta. Tak akurat mówili, i te DAXa aż tak dobrze nie znam. Popatrzmy sobie na inne rynki. Możemy na HSI zajrzeć. HSI to bardziej już historycznie i archiwalnie, że próbowaliśmy tutaj stąd kupować. Dostaliśmy taki strzał, po czym osłabienie trendu, powrót, jeszcze takie odregowanie i jazda w dół. Silna. Wtedy trzeba było mieć już ustawione stop loss albo break even. Tu był drugi buy z zasięgiem do tylko tej linii trendu. Tak się to skończyło i od tego czasu w indeksie HSI mnie nie ma zupełnie. On trochę, mówię, przedstawia inną strukturę i proporcje niż pozostałe indeksy, ale, ale z ciekawości, ponieważ był czytelny i pokazuje czytelne struktury, to go będziemy dalej obserwować. Dobra, Dow Jones i US500. Tutaj ciekawa sytuacja. Historycznie mieliśmy tutaj żółtą strefę, która miała wyprowadzić indeks na szczyt. 2. I 3, i trzeci strzał wyprowadził. Ok. Bardzo fajnie to zadziałało, ale to już jest nieważne. Teraz już możemy sobie to usunąć. Te pamiątki nam nie są potrzebne. Zostaje ta linia trendu, która została przebita. I teraz mamy ciekawe miejsce. <laughs> Znowu tutaj jest skrzyżowanie strefy naszej popytowej z poprzednią linią trendu. Bardzo fajne do wzrostów, do tego, żeby nie tylko skalpingowo tutaj ugrać parę dolarów, tylko czy uhandlować, tylko rzeczywiście, żeby zapoczątkować nowy strzał po nowy szczyt. Jest na to szansa. Ale jeśli okaże się, że ta cena pojawi się tutaj, czyli najpierw wybije dołek, co zrobili poprzednicy, no Jones jeszcze nie, potem tą czarną linię, ta czarna linia, czy tu się cena właściwie pojawi, no to mielibyśmy złamanie trendu, słuchajcie, i wtedy i wtedy te korekty byłyby, ta korekta mogła być głębsza w przypadku dążąsa wcale nie aż tak mocno ona się teraz przesuwa tutaj no ale dla nas teraz zasięg na dłuższą się nie jest ważny dla nas jest ważne same przełamanie bo tak naprawdę korekta mogła być jeszcze głębsza ale musimy dostać sygnał póki co chcecie czy nie chcecie wygląda to moim zdaniem pro oczywiście wszędzie są znaki osłabienia spowolnienia poza tym ta dynamika ostatnich spadków też jest dość taka silna i, i dająca do myślenia ale mimo wszystko jeszcze punkty krytyczne nie zostały przełamane. i to jest ostatecznie taka przesłanka też dla bitcoina że jeżeli te indeksy bo pamiętacie co ja mówiłem nawet w ubiegłym tygodniu że jak będzie zapaść jak będzie kryzys jak będzie strzały w dół na indeksach to bitcoin nie ma szans żeby się obronił przed tym i też musi dostać rykoszetem mimo że na przykład w danych sytuacji rynek krypto będzie miał się dobrze lub bardzo dobrze to jak się załamie wszystko, to bitcoin i kryptowaluty też się załamie. Chociaż już wiele jest zdań, chociaż też jest wiele właśnie zdań, że bitcoin jest już uznawany za charakter, ma rynku towarowego. No to tutaj indeksy już zupełnie powinny dowodzić i wskazywać, co będzie robił bitcoin. Zostało nam jeszcze już 500 Ok. Nie widzę tu innej sytuacji niż u poprzedników, czyli, czyli dopóki w tym przypadku. No dobra. Ok, musiałem sobie trochę tutaj oczyścić ten wykres, za dużo bazgrołów. Strefa popytowa, czarna linia, istotny dołek. Dopóki strefa popytowa działa, działa wzrostami, większa szansa na szczyt niż na zawrócenie. I moglibyśmy mówić o szansie na zawrócenie wtedy, kiedy cena wyjdzie po niżej żółtej strefy, przejdzie przez ostatni dołek i zahaczy o czarny poziom. Wtedy rzeczywiście pojawia się szansa na pewien zwrot akcji. Jak widzicie, indeksy mimo wczorajszego trzęsienia ziemi wcale nie wyglądają i nie mają się tak źle. Wyglądało źle, a wcale źle nie jest. Może jest to, mówię, wróżba trochę dla rynku bitcoina. Zobaczymy. Tu, by się, tu się powinni ATH-owcy bardzo wtedy ucieszyć. No ale cóż, powiedziałem wszystko, co miałem dzisiaj do powiedzenia. Kurczę długo, zeszło szybko. Zabieram się za montaż i żebyście zaraz to dostali. Także widzimy się pojutrze. Pozdrawiam, cześć.